Siemaneczko, Jurokę z tej strony. Słuchajcie, gro ludzi pisze w komentarzach, co robić dalej, nic nie mówisz w internecie, powiedz. Są tematy, o których po prostu się nie mówi, albo ktoś potrafi czytać między wierszami, albo ktoś nie potrafi czytać wierszami, między wierszami. Starałem się w nagraniach przemycać pewne informacje. Jedni to czytali, drudzy absolutnie nie. Więc teraz akurat w tym nagraniu powiem o części, o której mogę powiedzieć. Bardzo długo żeśmy się do tego przygotowywali, bardzo długo sam się do tego przygotowywałem. To jest bardzo ważne dla mnie. Ruszamy z drogą wojownika. Już wcześniej ona była zapowiadana w kilku tam poprzednich nagraniach. Jakiś czas musiał minąć, żeby po prostu samemu się przygotować. I teraz czym jest droga wojownika? To znowu z komentarzy wynika. Z zapytań na privie, na messengerze, czy tam w wiadomościach. Irokes, nie masz w grupie jakiegoś fajnego faceta koło 40, ale takiego, wiesz, męskiego, faceta z jajami, świadomy, ogarnięty. No i słuchajcie, takich ludzi naprawdę jest bardzo mało. Bardzo niewielu jest takich facetów, więc stwierdziliśmy, że powstanie droga wojownika po to, żeby w tej pięknej kuźni, bo jesteśmy w kuźni raciborskiej, właśnie wykuwać facetów. Droga wojownika. 3 dni, 3 noce na łonie natury, w lesie. No i teraz, Irokę, ty walnięty jesteś. Co ty chcesz w lesie robić? Słuchajcie, las wycisza. Wycisza nasz umysł, który aż się czasami po prostu gotuje. Las nas wspomaga, natura nas wspomaga swoją energią. Pewne procesy szybciej po prostu zachodzą. 3 dni, kilkadziesiąt kilometrów marszu. To nie jest survival, żeby była jasność. Nie chodzi o survival. Chodzi tutaj o pracę mentalną, o poznanie ducha lasu. O zobaczenie lasu innymi oczyma. Ja już go znam. Kilku, którzy z nami pójdą, też go znają. Wyruszamy jutro, czyli we wtorek. Nie będzie nas 3 dni. Czyli przez 3 dni nie będzie live'a, przez 3 dni nie będzie mnie na internecie. Te 3 dni właśnie spędzamy na tym, żeby przejść proces. Proces przejście z chłopczyka na mężczyznę. Inicjacja, natura, żywioły, powietrze, woda, ogień, oczywiście ziemia. Więc droga wojownika, słuchajcie, rusza pełną parą. Jutro pierwsze przetarcie, a potem otwieramy po prostu cyklicznie. Zapraszamy facetów, którzy chcą tak naprawdę odkryć swoją moc. Chcą z siły przejść na moc. Którzy wiedzą, że coś nie gra. Którzy mają w sercu naturę, przyrodę. Na 3 dni właśnie z nami. Te 3 dni są w stanie odmienić nasze życie. Są w stanie nam pozwolić myśleć inaczej i w końcu stanąć u boku kobiet. Żeby nie było takich zapytań. Irokes, masz tam jakiegoś faceta? A ja nie wiem co odpowiedzieć. A tak powiem, są następni. I o to w tym wszystkim biega. Także zapraszam was serdecznie do udziału w drodze wojownika. Pierwsze wyjście jutro, jak się znajdzie jakiś szalony wariat. Zapraszam serdecznie. Można zadzwonić, napisać SMS-a pod numer 530 70 70 20. Wtedy dowiesz się więcej szczegółów. Co zabrać? Naprawdę niewiele. Bez namiotów, bez śpiworów. Okrojone racje żywnościowe, rzeczywiście okrojone, bo na głodzie pewne tematy lepiej się przechodzi. No i trzeba pamiętać, że wszystko co z sobą weźmiemy, wszystko waży, a to będziemy w plecakach taszczyć kilkadziesiąt kilometrów. 3 dni prawdziwego życia. To wam proponuję. Chcecie realne działanie, o którym mogę powiedzieć, no to macie. Po tych 3 dniach, jak teraz akurat wyjdziemy z lasu, no to w piątek od razu
śmigamy do Bielska Białej, ponieważ są kolejne warsztaty. Warsztaty, na których mówimy po prostu wprost, dokąd zmierza cały projekt, co robimy, a dlaczego o tym nie mówimy w internecie? Żeby trolle, żeby system, żeby agenci, których pozdrawiam, za szybko się nie pokapowali, o co chodzi? Po co ułatwiać po prostu pewne rzeczy, po co ułatwiać komuś pracę? Róbmy swoje, wszyscy, a wszystko będzie dobrze. Pozdrawiam Was serdecznie z cudownego łona natury. I już się nie mogę doczekać jutra. Na razie, trzymajcie się. I niech moc będzie z nami. Cześć.